ale silnikami takimi trochę bardziej ucywilizowanymi. Najpopularniejsza wersja to jest 90-konny silnik. My pokazujemy Państwu Renault Megane Coupé z silnikiem 150 koni. Sam jestem ciekaw, jak to jeździ. Od takich samochodów kierowcy, głównie zresztą młodzi lub czujący się młodo, ale zawsze zamożni, wymagają tylko trzech cech. Dobrze i ładnie zaprojektowanej karoserii, wzorcowego układu jezdnego i, co najważniejsze, dużej mocy silnika. Miejsca w takim aucie nie musi być dużo, byleby było szybkie i jechało pewnie. Megane Coupé, który właśnie mogą Państwo oglądać, wyposażono w najmocniejszy czterocylindrowy silnik firmy Renault, który przy 6000 obrotów rozwija moc 150 koni. Oczywiście cztery zawory na cylinder, oczywiście elektroniczny wielopunktowy wtrysk paliwa i wysoki moment obrotowy, którego 90% wartości występuje już przy 3000 obrotów. Nic, tylko jechać. Do sympatii dla tego coupé najbardziej skłania tył auta. Masywny zderzak, niewielka pokrywa bagażnika, akurat taka, aby włożyć kilka walizek, spoiler i przede wszystkim okrągłe światła w czarnej owalnej obudowie. W stosunku do linii kabiny tylne błotniki są poszerzone i w połączeniu z mocno pochyloną tylną szybą nadają autu rasowy, sportowy charakter. Z przodu samochód nie wygląda już tak pięknie. Projektanci, jak widać, zdecydowali się zachować kształty charakterystyczne dla produktów Renault, zamiast stworzyć coś nowego. Smaczku sportowego dodają jedynie okrągłe światła przeciwmgielne wbudowane w przedni zderzak. Zostawmy jednak na chwilę dywagację nad linią zewnętrzną i zajrzyjmy do wnętrza. Cóż, jak w każdym aucie dwudrzwiowym, na tylne siedzenia dostać się niełatwo. Ale kiedy już tam jesteśmy, to okazuje się, że dwie osoby mają stosunkowo sporo miejsca i siedzą dość wygodnie. I jeszcze wrażenia estetyczne. Półka, a właściwie schowek między tylnymi fotelami, ładnie wymodelowane boki, uchylane elektrycznie tylne szyby i pięknie dobrana tapicerka. Z przodu natomiast w oczy rzuca się przede wszystkim tablica rozdzielcza i ulokowane przed twarzą kierowcy białe zegarowe wskaźniki. Miernik paliwa po włączeniu silnika przez kilka sekund mierzy poziom oleju, a w dolnej części obrotomierza znajdujemy wskaźnik informujący o ciśnieniu oleju w czasie jazdy. Po środku kokpitu ulokowano dwa otwory nawiewowe, radioodtwarzacz z oddzielnym wyświetlaczem, a więc bezużyteczny dla złodziei, i regulatory powietrza. Samochód testowy posiadał klimatyzację, ale jest to urządzenie wymagające dopłaty około 45 milionów złotych. Warto pochwalić kształt przednich foteli. Ciasno obejmują ciało, są stosunkowo obszerne, a kierowca ma zapewnioną dobrą pozycję w czasie jazdy. Osoby o nietypowej budowie mogą skorzystać z regulacji wysokości fotela lub z regulacji położenia koła kierownicy. Coupé, nawet w wersji podstawowej, wyposażone jest bogato. Elektrycznie sterowane wszystkie szyby, elektrycznie regulowane lusterka, wspomaganie kierownicy, halogeny przeciwmgielne, wycieraczka tylnej szyby i przede wszystkim układ ABS oraz poduszka powietrzna dla kierowcy. Bagażnik liczy 260 litrów. Nie jest to dużo, ale w autach tego typu tak właśnie wyglądają bagażniki. Firma Renault poszła na kompromis z potrzebami klientów i zainstalowała w swym sportowym aucie rozkładane oparcia tylnych foteli, pozwalające na pewne zwiększenie przestrzeni bagażowej. Tyle komplementów. Spróbujmy teraz poszukać wad. A więc po pierwsze, układ ogrzewania zaczyna działać skutecznie nieco później niż w innych autach. Po drugie, w czasie jazdy w deszczu łatwo dochodzi do zaparowania tylnych szyb. I po trzecie, poziom hałasu. Dokładne pomiary pokazały, że w kabinie Megane Coupé przy 100 km na godzinę jest aż 73 dB, a przy 130 nawet 76 dB. Dane te oznaczają, że w Megane jest dwa razy głośniej niż w Fiacie Coupé. Tyle pomiary, ale w tym przypadku nie o decybele chodzi. Akustycy Renault dobrze wiedzą, czego oczekują ich klienci i sądzimy, że kierowcom tego auta hałas przy przyspieszaniu nie tylko nie przeszkadza, ale wręcz delektują się tym niskim basowym pomrukiem. W sumie, w skali pięciostopniowej nasi specjaliści przyznali nadwoziu Megane Coupé 4 punkty, uzasadniając tę ocenę wysoką jakością wykonania, funkcjonalnością rozwiązań, wygodą jazdy na przednich siedzeniach, a także urodą tylnej części samochodu. Kiedy już przyjrzeliśmy się autu dokładnie, pora na jazdę. Dynamika 150-konnego silnika może spodobać się najbardziej wybrednym kierowcom. I to zarówno pod względem czasów przyspieszeń, jak i stylu, w jakim te przyspieszenia auto osiąga. Proszę popatrzeć. 150-konny samochód jest zaledwie o sekundę gorszy od 195-konnego Fiata, dysponującego przy tym turbodoładowaniem. To
to bardzo niewiele. Ale przyspieszenie od 0 do 100 km nie jest dobrym miernikiem dynamiki auta. Ważniejsze są czasy wyprzedzania w warunkach drogowych. I tutaj zaskoczenie. Teoretycznie słabszy Renault osiąga lepsze rezultaty niż silniejszy Fiat. Wyjaśnienie leży po części w mniejszej o 200 kg wadze francuskiego coupé, ale przede wszystkim w charakterystyce momentu obrotowego, który osiąga znaczne wartości przy stosunkowo niskich obrotach silnika. Na jedynce kierowca może pociągnąć prawie do 60 km na godzinę, na dwójce do 104, a na trójce przekroczyć 150 km na godzinę. Prędkości maksymalnej nie udało nam się zmierzyć, zabrakło odpowiednio długiego odcinka prostej. Podajemy więc dane fabryczne. Niestety każdy kij ma dwa końce. W tym przypadku drugi koniec kija to zużycie paliwa. Cóż, 150 koni trzeba nakarmić, a apetyt mają raczej zdrowy. W dynamicznej jeździe miejskiej Megane zużywa średnio 12,2 litra bezołowiowej benzyny na 100 km. Poza miastem, przy szybkościach rzędu 130-150 km na godzinę, palił 9,5 litra. Średnio w całym teście auto zużyło 10 litrów na 100 km przy proporcji jazdy miejskiej i drogowej pół na pół. Biorąc jednak pod uwagę wszystkie zalety i wady auta, ocena łączna napędu jest zdecydowanie pozytywna i nawet przewyższa nieco ocenę nadwozia. Czwórka z małym plusem. A teraz o najmocniejszym elemencie Megane Coupé, czyli o układzie jezdnym. W zasadzie auto ma zawieszenie podobne do swego poprzednika Renault 19, tyle że wszystkie części odpowiednio przystosowano do większego niż w 19 rozstawu kół z przodu i z tyłu oraz do większej masy samochodu. Rezultat okazał się znakomity. Układ jezdny 150-konnego coupé stanowi bardzo udane połączenie komfortu z bezpieczną twardością. Zastosowanie czterech drążków skrętnych tylnej osi zamiast dwóch jak w słabszych modelach sprawiło, że tylne koła prowadzą się wręcz idealnie. O ile słabsze wersje łącznie z modelem 90-konnym charakteryzują się pewną nadsterownością w szybko przejeżdżanych ciasnych łukach, warto w nich uważać na skłonny do zarzucania tył. O tyle auto testowe w tych warunkach jechało jak po sznurku. Prawdziwie neutralna charakterystyka układu jezdnego. W połączeniu z dynamiką samochodu oznacza to wysoki poziom bezpieczeństwa dla pasażerów. Prawdziwe zalety podwozia zaczynamy dostrzegać na nawierzchniach nierównych, pofałdowanych czy też brukowych. Kierowca ma wrażenie, że jego auto skonstruowano wyłącznie z myślą o takich drogach. Przy wyboju odczuwa jedno krótkie uderzenie i na tym koniec. Żadnego bujania się karoseli. Koła mocno przylegają do nawierzchni. Podobnie na ciasnych zakrętach. Siła odśrodkowa zdaje się oddziaływać tylko na ciało kierowcy, a samochód jedzie jak po szynach. Jeżeli do tych zalet dodamy jeszcze znakomite hamulce, które pozwalają z szybkości 100 km na godzinę zatrzymać auto na odcinku 40 metrów, to nic dziwnego, że łączna ocena podwozia zawiera się w 5 punktach na 5 możliwych. Duże brawa dla konstruktorów układu jezdnego. Jak powiedzieliśmy, na polskim rynku oferowane są słabsze modele coupé Megane. Powód prosty. Cena 150-konnego auta wynosiłaby około 700 milionów i najprawdopodobniej takie auto kupiłoby niewiele osób. Model 90-konny sprzedawany w Polsce różni się od auta, które pokazaliśmy w dzisiejszym teście, oprócz silnika także i charakterystyką podwozia. Wszystkie wszakże wersje coupé mają jednakowe nadwozia, różniące się jedynie poziomem wyposażenia. Wersja najtańsza kosztuje prawie 50 tysięcy nowych złotych i sądzimy, że informacja ta zapewne ochłodzi klimat sprawozdania z dzisiejszego testu.